choć w tym filmie nieraz zaśpiewa ptak. Dostojnie będzie szumiał las, a i jezioro swym lustrem odbije błękit nieba. Nie będzie to film tylko o przyrodzie. Gmina Lipnica. Wędrówki po krainie Gochów. Być może zadają sobie Państwo pytanie, gdzie znajduje się kraina Gochów? Dla Kaszubów odpowiedź wydaje się prosta. W gminie Lipnica. A gdybyśmy poszli o krok dalej i chcieli umiejscowić ów region na mapie Polski? Wyglądałoby to tak. Prawie 600 kilometrów od Krakowa, niespełna 100 kilometrów od Ustki, i tylko 2 kilometry od Warszawy. Nie, nie tej nad Wisłą. W naszej Warszawie nie ma dużego ruchu i drapaczy chmur. Miejscowość znajduje się tuż przed Lipnicą, jadąc drogą numer 212 od strony Chojnic. To taka ciekawostka nazewnicza. Czy jedyna? O nie, mamy ich tutaj trochę. Do Bydgoszczy nie trzeba jeździć. Jest w naszej gminie taka miejscowość. Na piechotę z Borowego Młyna. Jest także u nas Zielona Holandia, przy samej drodze do Bytowa, a także osada Betlejem i Jeruzalem, niedaleko Jeziora Wiejskiego. I wcale nie 4000 kilometrów stąd. Po sąsiedzku, u nas, na kaszubskiej ziemi.
Kasze pści jezera, kasze pści las, kasze, kasze były łaju nas. Kasze pści jezera, kasze pści las, kasze były łaju nas. Gmina Lipnica leży w powiecie bytowskim w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. Borowy Młyn, Bożyszkowy, Brzeźno Szlacheckie, Brzozowo, Gliśno Wielkie, Kiedrowice, Lipnica, Luboń, Łąkie, Mielno, Ostrowite, Osusznica, Prądzona, Wojsk oraz Zapceń. Historii Gochów. Był to tutaj taki jak gdyby koniec świata. Były to krańce pogranicza. Tu
był taki zakątek, gdzie mimo wszystko sięgała jak gdyby władza książąt pomorskich gdańskich. Tutaj ukształtował się podział na kasztelanie i ten teren obecnych Gochów jak gdyby należał do kasztelanii w Szczytnie. Szczytno później zostało wykupione przez Krzyżaków i przeniesiono siedziby tej kasztelanii i tej władzy krzyżackiej do Czuchowa, wybudowując tam wielki zamek. Potem jak Krzyżacy upadli, na powrót przyszła Polska, to w Czuchowie było starostwo, które obejmowało tu ziemię gminy Lipnice. Po tym starostwie czuchowskim przyszedł rozbiór, przyszły tu Prusy. Od 1772 roku dostaliśmy się pod panowanie pruskie i chyba najdłużej byliśmy, dopiero w 20 roku przyszła tu na powrót Polska. Mimo to, że tu zakątek, lasy, piaski, karaski, jeziora, też żyli ludzie, czym się trudnili, przede wszystkim bartnictwem, smolarstwem, mniej było uprawy roli. Z infrastruktury, co mogło tu być, karczmy i młyny. Mamy tu swój epizod związany z wyprawą wiedeńską króla Jana Sobieskiego w 1683 roku. Prawda historyczna jest taka, że Pomorzanie byli razem z Sobieskim pod Wiedniem. Podskarbi pruski Jan Dęchow wprowadził regiment Kaszubów pod Wiedeń i prawdopodobnie w tym regimencie byli również i miejscowi. Wraz z Polską przeszła tu Straż Graniczna. Tutaj był odcinek granicy między Polską a Niemcami. I tu akurat na tym terenie w 20 roku odbyła się, czy była, tak zwana wojna palikowa. 16 lutego, gdy wytyczano tą granicę, ksiądz Gończ poprowadził tutaj miejscowych Kaszubów z chorągwiami kościelnymi na miejsce. Na miejsce wytaczania tej granicy doszło do przepychanek, wyrywano paliki, krzyczano i rozeszli się. Niemcy odstąpili, nie wytyczali tej granicy. Potem nasi jeździli do komisji demarkacyjnej, do Torunia. Po wielkich tutaj wizytach, sprawach stał się cud, Kaszepszczu wstała i tu na tym odcinku granica została przepchnięta równo o 10 kilometrów, czyli wygraliśmy tą wojnę. Przyszła zima. Krainę Gochów przykrył biały puch. O tej porze roku wszystko cichnie i zawija się w ciepły koc. Amatorzy biegówek udają się na swoje trasy. Wędkarze czekają na nieco grubszy lód. Rolnicy z nadzieją wypatrują nadejścia wiosny. Choć klasy glebowe na terenie gminy nie sprzyjają uprawom, Kaszubi od lat obsiewają swoje pola gryką, łubinem i obsadzają ziemniakami. Piasek to najczęściej występująca skała osadowa na Gochach. Mimo to znajdziemy tu miejsca, gdzie rolnicy decydują się na uprawę kukurydzy i pszenicy. Mieszkańcy często są właścicielami lasów,
dzięki którym rozwinął się tu przemysł drzewny. W mieszanym drzewostanie na piaskowych glebach dominują sosny. Kształtowanie geograficzne terenu Gochów w kulturze Kaszubów ma ogromne znaczenie. To właśnie o lasach i jeziorach śpiewa się tu na każdej biesiadzie. O swoich ukochanych Kaszubach śpiewał już pan Andrzej Lemańczyk, wieloletni wójt gminy Lipnica. Witam serdecznie. Jesteśmy w stolicy historycznej gminy Lipnica, na Gochach, w miejscowości Bożyszkowy. To jest miejscowość, od której się to wszystko u nas zaczęło. W XIV wieku już nadano niejakiemu Szademu tę ziemię, ziemię bożyszkowskie, dzisiaj byśmy powiedzieli Szada Bożyszkowskiemu. Tutaj powstała pierwsza parafia na terenie gminy, która obejmowała teren całej gminy, a może i nawet więcej. I tutaj rozpoczynamy naszą wycieczkę po gminie. Za chwileczkę zobaczymy historyczny, zabytkowy, klasy zerowej kościół. Ma już 300 lat, drewniany. Nie ma takich wiele w Polsce. A jak będziemy na wycieczce po terenie gminy, to zobaczymy jeszcze inne piękne i zabytki, i piękne tereny, i piękne różne nasze atrakcje. Nasza perełka, nasz zabytkowy kościół na terenie gminy, wybudowany w latach 1721-1724. Parafia istniała wcześniej, a kościół wówczas mieszkańcy parafianie budowali. To jest pierwsza parafia, która obejmowała całą gminę, a nawet więcej. To tutaj ludzie przychodzili, modlili się. To tutaj zalążki tej naszej społeczności, w której dzisiaj żyjemy, miały swój początek. I jedziemy dalej w naszą podróż po gminie Lipnica. Ruszamy z tej historycznej stolicy naszej gminy, z miejscowości Bożyszkowy. Jedno wyjaśnienie. Jesteśmy na Kaszubach. Nie wszyscy o tym wiedzą, że to teren jest kaszubski. Gochy, subregion kaszubski, obejmujący teren gminy Lipnica, która mierzy ponad 300, około 310 km kwadratowych. Jest to trzecia gmina pod względem powierzchni w województwie pomorskim, gmina wiejska. Także mamy bardzo duży teren, ale niestety zaludnienie jest bardzo niskie, bo 17 osób na kilometr kwadratowy, a było nawet jeden czas 16 osób. To znaczy, że mamy do sąsiadów bardzo daleko, ale tym, którzy chcą do nas przyjeżdżać, to myślę, że to jest właśnie bardzo wielki atut, bo tu się rzadko z kim można spotkać. Teren gminy Lipnica jest bardzo ubogi w ziemię, bo są ponad 90% ziemie szóstej klasy, szóstej RZ, czyli piaseczki, żwiry, ale ma to swoje też plusy, bo nasze ziemie są wyjątkowo podatne na uprawę gryki. To jest kaszubskie złoto. Po kaszubsku to jest bukwita. Mamy bogactwo lasów, bo ponad 52% to lasy. 67% naszej powierzchni gminy jest w Naturze 2000. Mamy ponad 1400 hektarów wód. Rzek może dużo nie mamy, ale za to mamy 40, bodaj 7 czy 6 jezior. Są to małe oczka wodne, ale są to też kilkuset hektarowe jeziora. Także jest gdzie popływać, jest gdzie kajakiem płynąć, jest bogactwo ryb. A o lasach, jak wspomniałem, ponad 52% to jest zagłębie grzybowe. Kiedyś przyjeżdżały z centralnej Polski autobusy z grzybiarzami i łupili tutaj grzyby, pełnymi koszami wynosili z lasów. Dzisiaj już może tej turystyki takiej grzybiarskiej nie ma, ale nasi mieszkańcy sobie dorabiają. I jak jest dobry sezon grzybowy, to były takie czasy, że za jeden sezon jesienny można było sobie kupić nawet samochód. Wówczas to była syrenka, czy trabant, czy mały Fiat, ale robiło to wrażenie.
Mamy na terenie gminy ten kościółek piękny w Bożyszkowach, który widzieliśmy, a niedługo dojedziemy do miejscowości Brzeźno Szlacheckie, w którym to jest kościół jeszcze starszy, bo z 1716 roku, też drewniany, zabytek klasy zerowej. Kapuluś trzeba zliuc, bo się przeżegni. Piękna miejscowość turystyczna, Łąkie, kiedyś Łąkie Szlacheckie. Jesteśmy przed gmachem dawnej szkoły. Mieliśmy to nieszczęście, że kilka lat temu nam się spaliła część tego budynku i postanowiliśmy z niej, z prawdziwego zdarzenia, salę wiejską zrobić. Łąkie należy do parafii bożyszkowskiej, ale około 30 lat temu mieszkańcy postanowili wybudować swój kościół, a za nami paręset metrów stąd jest jezioro wiejskie, gdzie można super odpocząć. Słyszałem, widziałem, taką okazję ryb można wyłowić, a wokół jeziora tutaj chodzą mieszkańcy i turyści i zbierają grzyby, a u nas kurzaje rosną, czyli kurki. Chyba każdy zna te żółte grzybki. Bardzo smaczne, do jajecznicy, do innych potraw. Nasz przewodnik, do którego jeszcze wrócimy, wielokrotnie użył języka kaszubskiego, żeby opowiedzieć o walorach gminy Lipnica. Język ten, oprócz słynnego haftu i wzornictwa, stanowi o przywiązaniu mieszkańców terenów pomorskich do lokalnej, bogatej tradycji, której na imię Kaszuby. Gmina Lipnica skradła moje serce już wiele, wiele lat temu, kiedy jako dziecko, w ogóle nie związane z tą gminą, trafiłam tam na obóz sportowy do Borowego Młyna i zobaczyłam tam zupełnie inne Kaszuby niż znałam do tej pory. Jako dziecko to, co zapamiętałam z tego pierwszego mojego kontaktu na Gochach, to taka przychylność ludzi. Pamiętam, jak obdarowywani byliśmy gruszkami, śliwkami, jabłkami, bo to akurat był ten czas. I później, ilekroć wracałam na Gochy, to zawsze właśnie z taką tą gościnnością, z taką przychylnością się spotykałam. Po dzień dzisiejszy wiem, że jeśli potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, czy to będzie pomoc edukacyjna, merytoryczna, czy jakaś osobista, to wiem, że mogę się zwrócić o to do mieszkańców, do moich znajomych na Gochach. I kocham Gochy za ryby, dzięki którym żyję praktycznie każdego dnia. Ta wiadomość powinna ucieszyć wędkarzy, którzy do dyspozycji mają ogromną liczbę jezior o wyjątkowej czystości i bogatym zarybieniu. Okonie, płocie, liny, szczupaki, ale przede wszystkim węgorze, rarytas na kaszubskich stołach. Tradycyjnie wędzone lub serwowane w galarecie. Kuchnia Gochów jest bardzo smaczna i prosta. Dominują w niej wszechobecne ziemniaki, przygotowywane na wiele sposobów, ryby, grzyby, kasza gryczana, gęsina oraz dziczyzna. Po obfitych posiłkach, a należy nadmienić, że Kaszubi lubią mieć bogato zastawione stoły, warto spalić kalorie, najlepiej na łonie natury. W sezonie letnim polecamy spływy kajakowe i wszelaką inną wodną rekreację. Zachęcamy do leśnych wędrówek, jazdy na rowerze, spacerów i biegania. Dla mnie, dla biegaczki, tereny do biegania są ważne. Uważam, że w gminie Lipnica są najlepsze. Teren jest bardzo urozmaicony, jest dużo lasów, dużo górek, zbiegów, jest różna nawierzchnia. Nazywam się Beata Topka, jestem biegaczką, mieszkam w gminie Lipnica, w miejscowości Holandia. Bieganie jest dla mnie pasją i odskocznią od rzeczywistości. Gochy to miejsce, w którym można oderwać się od codzienności. Zachwycająca przyroda,
i obecność dobrych sąsiadów sprawiają, że te tereny przyciągają artystów, którzy właśnie tu czerpią inspirację do tworzenia, bądź po prostu ukrywają się przed światem zgiełku i nieuporządkowanych myśli. W gminie Lipnica swoje miejsce na ziemi znalazł lata temu aktor teatralny i filmowy pan Eugeniusz Kujawski. Przyjechaliśmy tutaj. Grzybne lasy, rybne wody, pola pełne grychki kwitnącej, czyli pszczoły mają co zbierać. I rzeczywiście tak było. No i uwielbiałem siadać przed ulem i patrzeć, jak ktoś na mnie pracuje. Te pszczoły kochane. Miałem miód własny, piękny, wspaniały, gryczany miód. W nadmiernych ilościach, które, powiedzmy coś szczerze, nawet już sprzedawałem po prostu. No bo coś z tym trzeba było zrobić. Nie mam pszczół, bo on po prostu nie daje rady. To wiek robi swoje po prostu i ukierunkowuje pewne kierunki. Po prostu. Z wiekiem człowiek robi się coraz słabszy. W związku z tym potrzebuje również spokoju i pewnego poczucia bezpieczeństwa, nazwijmy to w ten sposób. Ten klimat, jaki tutaj jest, mi to poczucie daje. Wychodzę na taras, mam piękną przestrzeń, zieleń, świeże powietrze. Czego więcej człowiekowi potrzeba? Wystarczy. Kaszebisu zaradni, kaszebisu roboci. Kaszebi w jedno mają czas, gdy swojej kochanej ziemi, matka ziemia gadają. Lubił sodzelec, subaro gestinny. Od myszki do cesarza, wszyscy żyją z gospodarza. Ja wam, rolnicy, bardzo, bardzo, bardzo szczególnie w tym miejscu dziękuję za tą całoroczną pracę. Za ich trud, za poświęcenie. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczyniają do tego, aby ten bochenek chleba położyć na stole. Dziękuję, Bóg zapłać. Witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie na dożynkach sołecko-parafialno-gminnych w Ostrowite. Jeśli chodzi o tą bogobojność Kaszubów, Gochów, to widać to doskonale przy okazji różnego rodzaju świąt. I tutaj należałoby powiedzieć o procesjach Bożego Ciała, które są przygotowywane przez całą społeczność danej miejscowości, danej parafii. Oczywiście pojawiają się ołtarze dekorowane kwiatami. To też różnie bywa w każdej miejscowości, gdzie są wybrane osoby czy wybrane rodziny, które zajmują się przygotowaniem poszczególnych ołtarzy, stacji. Oczywiście sama procesja Bożego Ciała jest w jakiś sposób uatrakcyjniana, czy to orkiestrą dętą, czy to właśnie pocztami sztandarowymi.
Strażacy, ochotnicy często biorą udział w niesieniu chorągwi, feletronów, obrazów, a więc widać takie zaangażowanie całej społeczności w to wydarzenie. To samo można zauważyć przy okazji Triduum Paschalnego, kiedy też przy Grobie Pańskim znajdują się ci strażacy, pełnią wartę. Mieszkańcy Gochów mogą czuć się bezpiecznie w swojej małej ojczyźnie. W gminie Lipnica działa bowiem 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Druhny i druhowie o każdej porze są gotowi stawić czoła wezwaniu na alarm. Cieszę się bardzo, bardzo się cieszę. To jest chyba uwieńczenie mojej pracy społecznej jako strażaka, że w tej naszej małej wsi, naszej jednostce mamy nową remizę, mamy tyle chętnych strażaków do działań, do pomocy drugiemu człowiekowi i w końcu mamy nowy samochód. To już jest chyba wszystko, co można mieć jako prezes jednostki. 100 lat! 100 lat! Nie żyje, żyje! Jednostki są regularnie modernizowane i wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania życia i mienia. Przeprowadzane szkolenia podnoszą umiejętności tych lokalnych bohaterów. Tak bowiem mówi się o strażakach ochotnikach tu na Gochach. Nie narzekamy na brak strażaków w gminie Lipnica. Na 5 tysięcy mieszkańców gminy Lipnica prawie 500 osób to strażacy. 200 przeszło z nich jest przeszkolonych do działań ratowniczo-gaśniczych. 70 osób jest przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy. Więc naprawdę mamy, można powiedzieć, armię ludzi, która jest przygotowana, żeby ratować mienie, ratować życie. Nad bezpieczeństwem w gminie Lipnica czuwają także inne służby mundurowe. Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się na otwarciu pierwszego posterunku odtwarzanego w województwie pomorskim. Jest to właśnie posterunek w Lipnicy. To miejsce będzie służyło mieszkańcom całej gminy, ale też pewnie powiatu, bo wiemy, jak działają nasze służby. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego melduję gotowość załogi do otwarcia posterunku Policji Lipnicy. Niech służy Panu i społeczeństwu. Kilkaset metrów od posterunku policji znajdą Państwo jedno z najważniejszych miejsc w Lipnicy. I wjeżdżamy na teren amfiteatru w Lipnicy nad Jeziorem Głęboczek. Pomieści kilkaset osób. Jest tak przez projektantów dobrane, że jak się na samym środku tego amfiteatru stanie i wymawia się słowa, to czujemy się jak w wielkim teatrze. Odbija się ten głos od tych trybun, wraca do mówiącego, także jest to bardzo udana według mnie inwestycja i tu też się dobrze udają wszystkie imprezy. Ty je nasza ziemia, kasze bo ojczyzna, bo to tu są nasze kłychony kasze. Amfiteatr to jedno, uroczystość się odbywa, bawimy się dobrze, a z drugiej strony piękne jezioro Głęboczek w Lipnicy, plac zabaw, można w piłkę pograć sobie też plażową, dzieci zabawić, na pomost wyjść, widoki podziwiać, także tylko przyjeżdżać do Lipnicy.
życzę udanej zabawy. Piknik Country, druga edycja, otwarty. Zajechaliśmy do miejscowości Brzeźno-Szlacheckie. Wspominałem o kościele. 1716 rok. Okazały, zadbany. Proboszczowie kolejni remontują, starają się, aby utrzymać w dobrej kondycji zabytek. A vis-a-vis kościoła jest właśnie obelisk pamięci o Cieczy Wiedeńskiej, Kaszubi pod Wiednym. 1683 rok datowany. 300 lat po tej bitwie w 1983 roku ustanowionej. Wówczas były bardzo duże uroczystości od tego czasu. Były też mniejsze, ale to wtedy były tak największe obchody. Pomimo, że moi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie urodzili się na tych ziemiach, tu na Gochach, to ja niestety się urodziłem poza terenem gminy, ale wróciłem po iluś latach tu na teren gminy z rodzicami. I jestem związany z kilkoma miejscami szczególnie. Borowy Młyn i okolice to są moje okolice rdzenne, rodzinne. Bożyszkowy, tam obok kościoła mieszkam. Mój ojciec był tam organistą. Ja przez kilka lat też tam byłem organistą i jestem związany tym, że to jest moja parafia. Natomiast kościół w Brzeźnie Szlacheckim, przed którym stoimy, to jest dla mnie o tyle ważne miejsce, że tu od ponad 25 lat jestem wolontariuszem, organistą kościelnym. I to się nie kłóci w ogóle z wójtowaniem, czy wcześniej jak byłem dyrektorem szkoły, czy nauczycielem. Jest to bardzo super połączenie. Zresztą mieszkańcy mówią, że tu zawsze była funkcyjna osoba organistą, bo tu był kierownik szkoły organistą. No już tam dalszych czasów nie pamiętam, ale są to jakieś podtrzymanie jakichś tradycji. Także tu się dobrze czuję, jestem niedzielno-świątecznym organistą. Brzeźno Szlacheckie to nie jedyne miejsce w gminie Lipnica, w którym można zasłuchać się w dźwiękach muzyki organowej. Muzyka, nie tylko sakralna, jest niezwykle ważnym elementem, który towarzyszy Kaszubom przez całe życie. Bardzo często w pobliskiej parafii Zapceń organizowane są koncerty okolicznościowe, na których brzmią także inne instrumenty. Lokalna orkiestra Dęta wielokrotnie uświetnia swoim graniem ważne uroczystości w całym powiecie bytowskim i poza nim. Orkiestra ta składa się głównie z muzyków amatorów.
Lipnica to nie tylko kultura i rozrywka. To również ważne miejsce na biznesowej mapie Pomorza. W ciągu ostatnich kilkunastu lat na Gochach rozwinęły się różne gałęzie przemysłu. Bogate złoża piasku i kruszywa skłoniły do budowy kopalń tego budulca. Wymarzony dostęp do sosnowych lasów stał się również stabilnym źródłem dochodu dla mieszkańców. W okolicy odnajdziemy dwa ogromne zakłady przemysłu drzewnego. To miejsca pracy dla wielu osób, również przybyłych z zagranicy. Kaszuby to ryby. W gminie Lipnica znajdziemy zarówno rodzinne manufaktury, jak i jedną z największych w Polsce hodowlę pstrąga tęczowego. Biznes kwitnie na Gochach. Dzięki temu region się rozwija i przyciąga nowych inwestorów. Jest tutaj wiele nieodkrytych miejsc, do których chcemy zaprosić. Powodów, by nas odwiedzić, jest wiele. Na pewno znajdą Państwo ten właściwy, by zajrzeć do naszych gospodarzy, skosztować regionalnych potraw, odpocząć i poczuć się jak my tu na Gochach. Wyjątkowo. Zapraszamy do gminy Lipnica. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia. Czytała Krystyna Czubówna.